Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i dziś z pełną energii Venom po kilkunastu minutach przerwy od poprzedniego odcinka dla nas fizycznie. Wracamy do Risk of Rain 2 i dzisiaj widzimy się w menu, gdyż ta gra to jest jeden wielki troll. To co ja żem tutaj znalazł, czyli to widzicie? Siostra, otwórz sobie ustawienia proszę. Settings? Otwórz i popatrz dokładnie, co jest obok kapsuły. Nie mam kapsuły. Na ustawieniach, jest menu. W menu. W menu? Bezpośrednio czy... Tak, bezpośrednio settings. W menu. W settings potem klikasz. Właśnie. Właśnie. Czyli mamy połowę tabliczki. Tak, ja to sobie screenuję od razu. I tak, dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego w ogóle wchodzimy do ustawień? Zawsze ustawiam sobie taką rozdziałkę, więc no. Ustawiając rozdziałkę, teraz to zauważyłem, więc... No! Jest trójkąt, kółko, trójkąt. Na pewno. Tak, tak. Mam screena, więc tak. I teraz pozwólcie, że szybko wejdę do lobby siostry. Bo u mnie się wszystko dzieje zawsze i zaczynamy bez przedłużania. Nie przedłużamy, biorę inżyniera, siostra bierze mercenarii i rozpoczynamy dalej grę. No co, tak, zakochałam się w tej postaci. I nasze cele dzisiejsze? Spróbować wpisać ten kod. Znaleźć kod tutaj, bo chyba na tej planszy kodu jeszcze nie mamy. Mamy. Na tej nie, właśnie. Okay, na tamtej właśnie, znaleźć kod na tej planszy. Wpisać się jeden z kodów, który tam mamy. Teoretycznie odkrycie. Ja wysłałam gwiezdnemu kluczowi łamaną tabliczkę z pustyni. Tak, bo okazało się, że... Tak, znalazłam połowicznie łamaną tabliczkę. Może ją pokażemy. Bo na pustyni tak chcemy się udać po sekreta jednego. Takie drzwiczki fajne, które miały być w tym odcinku, tyle że w poprzednio nagrywanym, ale gwiezdnemu kluczowi wykrzaczyła gra. No i stwierdziliśmy, że po prostu nic się nam nie udało. A zajęło to 18 na minut, żeby to rozkminić, no to po prostu... No, po prostu stwierdziliśmy, że skasujemy ten odcinek, jeszcze raz to pokażemy. Więc tak... Teoretycznie wiem, jak to otworzyć, ale nie wiem, co jest w środku. Dobra. Jeden kawałek odstający od reszty na ścianie jednej. Zaraz to zobaczę. Dałem przy okazji Newt Altara. Ale to pewnie błąd w teksturach. To możemy wykupić, bo mam 4 monety, a ty więcej. Ja mam 11, więc też nie będzie problem. To wykup. Tak, wykupujemy Nit Altara, bo chcemy iść na akwedukt, który nazywamy pustynią. Dla mnie to nie jest żaden akwedukt. Akwa to jest... To jest woda! No, i akwedukt to był... Akwedukty to były starożytne mosty, na których płynęły ciecze. Czy to woda, czy jakieś inne? Nie. Są bardzo znane, chociażby... z okresów starożytnych Rzymian. Ale tak. I tam jest przecież. To takie jakieś czarne błotko, które się tam wylewa w niektórych miejscach. To jest dosłownie z wielkiego mostu akweduktowego, który tam jest. Wiem, co mówię, bo jako artificer sobie spróbowałem tam bardzo wysoko na tym challenge'u dziennym i widziałem to, więc tak. Jakieś ciekawe przedmioty przy okazji masz może? Bo ja nie wiem, czy... Ale to jest już zamknięty sklep, bo już wykupiłaś. Tu masz sklepik jakiś. Ja mam w sumie jak na razie tylko tą noga płytkę zbrojową. Noga stand granate okay. I ten i nasz ten. Chcesz medkita, żeby się leczyły twoje wieżyczki? A w sumie mogę przyjąć, chociaż nie jest aż takie potrzebne. Na razie weź to dla swojej przeżywalności, może drugiego wezmę. Ale ja sobie radzę bez przedmiotów na pierwszych dwóch mniej więcej. Okej, okay, ale ja też nie potrzebuję aż tak bardzo jako inżynier. To biorę. Kurczę, sztandara chyba wykupię na przemiał, bo fatalnie sklep się trafił. Wiem. To czy to? Armor Piercing Rounds jest lepsze. Dobra. Masz już jednego crowbara, więc Armor Piercing Rounds jest dużo cenniejsze. Wieżyczkę ci wykupiasz do tego, do kolekcji. Do mojego challenge'a, którego nigdy nie zaliczę. W ogóle ciekawe, czy moje wieże inżynierskie się też czego zaliczałem, czy nie? Tak. O, okej. Okay. I tu masz Gunner Drone. Zaraz go wezmę, tylko no.
Postawię wieżę jedną, żeby wspierała nas podczas bitwy. Bitwą i widzę, na razie tam gdzieś śmierdziuch. Widzę śmierdziela, on jest tu na dole. Okej, okay. Ale płytki chyba nigdzie nie ma, więc cokolwiek to jest, będziemy musieli tylko poszukać później chyba. Mam teorię, można spróbować wejść tu i stąd tam, do góry. Dobra, to próbuj. A się dobrze, ja tutaj przedrukuję sobie sztandarna strzykawkę dla wieżyczek. I chyba płytkę pancerzową też przedrukuję na strzykawkę, żeby jeszcze szybciej ładować swoje bomby. Okej. Okay. Może nie jest najmądrzejsze, bo niektórzy powiedzą, że płytka pancerzowa jest cenna, ale no. Ja chcę nie dla tej postaci. Dla tej też, bo to na wieży działa, ale chcę po prostu zobaczyć, jak szybko tam te bomby ładował. I bardzo szybko. Jestem teraz w stanie po prostu bardzo szybko wypuszczać całe serię bomb, zamiast pojedynczych. Dobra. A ja to jest w ogóle ciekawe, mogę też to zrobić w ten sposób, że szybko po prostu aktywuję ładowanie i włączam sprint i na sprincie po prostu już potem latam, kiedy bomby mi się ładują. No dobra, wlazłaś tam czy nie? Włażę. Dobra, bo nie wiem, czy po prostu bossa aktywować, czy nie, ale jeśli tam włazisz jeszcze, to nie aktywuję, poczekam tu ze swoimi wieżyczkami po prostu. Okej. Teraz bardzo szybko strzelają. I kurczę, nie mogę się doczekać, kiedy będę miał w końcu też ruchome wieżyczki, bo widziałam, że one są bardzo fajne u ciebie. I śmieszne są. Właśnie dlatego też je chcę, bo ja lubię inżyniera. Nie gram mimo, że często, prawda jest taka, że niczym nie gram często, ale podoba mi się inżynier. Po trochu. Okej, po prostu mnie wyteleportowało, więc nic tam nie ma. Dobra, czyli kiedy indziej poszukamy tutaj tabliczki, to ja aktywuję bossa. Dobra, ja już szarżuję. Jak myślisz, Stone Titan? Wandering nie, Burger. Majtuza! To przyjemnie. Czy to robią twoje wieżyczki? Te piu 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 piu, piu tak. Okej. Nic nie mówię. No, bo udało mi, bo mam dwie strzykawki, siostra. Jeśli byś jakieś gdzieś skrzynie czy coś z badziwiami, to ja z chęcią przydrukuję na strzykawki jeszcze dodatkowe dla wieżyczek. Okej. W sensie ja po drodze niestety żadnych skrzynek nie widziałam. No, ja też właśnie nie za bardzo, mam tylko te dwie strzykawki, ale jakoś to będzie. Nie zdążyłam, ale i tak nic mi się nie stało. Hej, jakie przedmioty? Rogi. Na razie nie mamy żadnych przedmiotów, więc proponuję po jednym. Okej. Okay. Dla mnie to nie jest aż takie potężne jak, powiedzmy, dla innych postaci, ale nadal. Zawsze taki będzie jakiś boost. O, tam coś jest? Na wieżyczek. Więc ja szybko zobaczę, co tam jest. Ja sprawdzę, będę szybsza. I co tam było? Skrzynka, więc ci otworzę. Jak tylko... Ja sam też mogę otworzyć, tylko... To trochę później, bo na razie tutaj walczę. Powiedzmy. No nawet jeśli byś chciał, to jest zablokowane na razie, więc biegnę do ciebie. I od razu mówimy, nie będziemy teraz się śpieszyć. Naszym celem teraz jest odkrywać te kody, które mamy Secret. I je wpisywać. Więc tak. Czemu ten Titan sobie srubał? Jaki Titan? Ten, w sensie golem. A, nie, nie wiem. Kośmiał. Nie pytaj o takie dziwactwa. Ja się na tym nie znam. Jedne, co wiem, to, że nie umiem trafiać z moich bomb. I przydałoby mi się... Tak, przydałoby mi się ruchome wieżyczki, żeby za mną łaziły wszędzie i mnie ratowały. Dobra, ja już szybko otworzę tego krzynka i zobaczymy, co jest. I dobra, tylko pamiętaj, że musimy iść przez bazar. Wiem. Po coś go wykupiliśmy. No. Nie, ale pragnę przypomnieć, bo wiem, że ty bazara nie lubisz. Deathmark. A, to sobie to bierz, bez różnicy, kto weźmie. Dobra, badziew. W ogóle, dlaczego tak bardzo tego bazaru nie lubisz, siostra? Bo mnie to zastanawia tak trochę. Nie jest tak, że nie lubię, po prostu boję się, że wykupisz lunar itemy. A, i to tyle? Tylko to? Mhm. Wow, okej, to ja enter blue portal. Jak zenterowałem niebieskiego portala, to zobaczymy, co będzie. Wykupujemy oczywiście na pewno pustynię. Czy tam akwedukt, jak znowu tak zwał? Pustynię. I możesz zbadać swoje miejsce, czy coś tu jest.
Okej, pozwalasz mi skinąć, spadając, rozumiem? Dokładnie. A co tu mamy? Corpse Bloom i... Misiek i Razorwire. Reality? Mam kupić akwedukt? Tak, jeśli byś mogła. Jeśli masz 5 przedmiotów, to możesz też... A nie mam wystarczająco przedmiotów, żeby zobaczyć, co to jest ten... Dio Best Friend, więc tak. My to mieliśmy kiedyś. Nie, Dio Best Friend nie mieliśmy, mieliśmy zwykłego miśka. Dio Best Friend też miałam ja raz chyba kiedyś. Ale to jak on działa? Nie pamiętam. A teraz życzę mi szczęścia, żebym nie zginął. Od mojej głupoty. Ale chcę zobaczyć, czy tam coś jest. Jeśli nic nie będzie, jestem po prostu idiotą, to siostra szybko będzie aktywować portal, żebyśmy uciekli. A jeśli coś jest, i tak idziemy na portal do pustyni, a kiedy indziej zobaczymy, co tu jest tak dokładniej. Bo są tutaj takie, powiedzmy, smrody podobne do aktywnego portalu. Też tu spadłaś, siostra? Poczekamy. Poczekajmy. Znaczy, ty też tu spadłaś? Nie. Ja spadłam w przepaść. Jesteś z powrotem na górze, tak? Tak. Okej, okay, i... Halo, Nie. Bo ty wygląda jakby jakiś przedmiot sruwał, ale... Okej, to jest tabliczka wiedzy na temat bazaru. A. I jest jakieś przejście dalej. To idź. Przejście czy po tabliczkę wiedzy? Obojętnie. No, najpierw spróbuję skoczyć po tabliczkę wiedzy. Bo to jest dla nas teraz istotniejsze. Jako, że tak. Cokolwiek tutaj jest, to raczej tego nie będziemy robić, bo chcemy iść na pustynię. Miałem rację, że coś tu jest. Mój błąd. Przecież mówię, to wszystko dlatego, że widziałem smrody podobne do naładowanego portala. Jak ja widzę takie smrody, to ja chcę to sprawdzać. Rozumiesz, jestem od portalowicza. I w ogóle chyba łatwiej to byłoby jako artyficer. Zarówno schodzić, jak i grzebać. To powolne spadanie od artyficer jest wspaniałe! Nie złapałem tego, ale trudno. Kiedy indziej tu się wróci jako artyficer, jak już mówię. Na spokojnie, a teraz wziąłem przez portal. No dobra. Uwaga, nazwany. Abandoned Aqueduct. I coś lepszego jeszcze jest tutaj. New Altar. Okej, okay. Nie potrzebuję. A, będzie mógł tam wrócić znowu. Jeśli chcesz, siostra, oczywiście, bo to twoja decyzja, czy chcesz tam wracać, czy nie. A teraz chodź, Gwiezdny Kluczu, pokażę ci tą tabliczkę. No dobra, pokaż mi, gdzie ja byłem taki ślepy, że jej nie widziałem. Ale przy czym od razu mówię naszym celem tutaj... jest otworzyć to. A żeby to otworzyć, musimy znaleźć jakieś przyciski na podłodze sekretne. Które totalnie nie wiemy, gdzie będą, bo jak już się dowiedziałem po poprzedniej naszej próbie, one są gdzieś na piachu. W losowych miejscach. Chodź, tu. Tu chodź. Tu. O, faktycznie jest. Ta-da. Jak mogliśmy być tacy ślepi, że tego nie widzieliśmy? Byliśmy sobą. Dobra, odpowiedź w sumie. Oho, zaczęli palić w kominie i mam sam dym przed oknem. Oj. Kiepsko. Ale proponuję ci wziąć sobie to albo to, ogólnie. Zaraz wykupię też altara. Mogę altara wykupić, mam jednego lunara. Nie, jeszcze mam 10 monet jeszcze, więc teraz to moja kolej. Tylko gdzie on był? Infusion. A dobra, już go widzę. Okej, dobra, wybacz, jak ty będziesz musiała, bo ja tam się nie dostanę. Mówiłam. Zamiast tego otworzę skrzynkę. I zacznę szukać przycisków. Armor Piercing Rounds. Pozwól, że jedną sztukę wezmę, żeby chociaż trochę wspomóc moje wieżyczki. Trzeba. Po jednej.
przynajmniej. A nie zawsze trzeba, ale i warto. Pamiętasz może, gdzie był ostatnio ten guziczek? Są one ogólnie na piachu. Tutaj. Na piachu przy skałkach. W różnych miejscach. Proponuję ci wyjrzeć za okno. Za okno? Łódź się! Biało. Od dymu. Jak to mała siostra mówiła, dim, dim, dim. O, ale to bardzo mała siostra. To w ogóle lata takie, kiedy to ja jeszcze byłem Bobo. Berbeciem. To ja byłem wtedy berbeciem, takie siostra. Lata. Au, aż dziwne, że jeszcze chcesz o tym wspominać. Przecież nie lubisz berbeciowych lat siostry. Berbeciowe lata siostry, wiesz co? To się nadaje na jakąś serię na twojej YouTubie. Ale to istnieje przecież. Nasze pierwsze kołopy były jeszcze jakoś trochę bardziej berbeciem niż teraz. Ja tam wchodzę. Na to coś. Okej. Okay. No to wchodź. Bo tutaj są dymdające się wstążeczki i nude altar kolejny. Kolejny? Tak. Dobra. A ja mam tutaj rzeź przeciwników, ale moje wieże na szczęście otworzyłam jakoś sobie... Otworzyłam jednego, czy nie? Nie otworzyłam, dobra. Okej. A ja mam wieżyczki, które, no, mnie uratowały teraz przed śmiercią i trzecią strzykawkę. Popatrz, gdzie jestem! Może zamiast popatrzeć, gdzie jestem, to tutaj chwilę ogarnął. Już lecę do ciebie. Dobra. No, ale przyciski szybko, bo... No, zaraz będzie hard. Ale my sobie radzimy, Gwiezdny Kluczu. Ale ja chcę pokazywać nowości, a nie chodzenie po planszy bez celu. No tak, tylko tak jakby, nie wiem, nie mogę znaleźć tych guziorów. Przepraszam, dziś... przypadkiem podniosłam. Nie, spokojnie. To nie jest największa tragedia. Wierzę, że to bardziej przydało. No, nie, to ten kamień. Aha. A ja już smród znalazłam, świetnie. No, bo tu jest... Jeziora nie ma, a jest smród. No jest. A gdzieś muszą być te przyciski. Jest, no, mówisz, na pewno. Nie mówisz, że to jest jakieś takie dziadostwo, że to się czasami pojawia. Jeśli one są tylko raz na jakiś czas, to byłoby badziewne. I to mocno badziewne. Tym się nie... Tak. Ja nie chcę sobie przypadkiem czegoś zaspoilować, ale bym poszukała, szczerze. Nie wydaje mi się, żeby to trzeba było aż tak szukać, jak powiedzmy, informacje o Medusie. Nie, chodzi o to, żeby dowiedzieć się, czy raz na jakiś czas, czy zawsze się pojawiają. Jeśli ich w ogóle nie znajdziemy, to wtedy trzeba będzie. Ale na razie jeszcze... Jawę mogę brać, czy ty chcesz? A ty nie miałeś spokojnie. Jawy. Może kiedyś, nie jestem pewien. Nie, a spokojnie, nie wiesz. Dam ci tak bez różnicy. Dobra, a tutaj chyba nie będzie. Wracam bliżej bramy samej, to tam może będą. Bo wydaje mi się, że gdzieś tu powinny normalnie być. Ale niestety. No ja też wydaje patrzę. Tutaj kojarzę, że ostatnio był, ale teraz nie ma. Niestety. Niestety. Okej, postawię tylko szybko chociaż jedną wieżyczkę, żeby mnie tutaj trochę chroniła. I zaraz będę szukał bardziej, jak już ta wieżyczka będzie żywa. Ja oglądam przy każdym kamieniu się. No ja może nie przy każdym, ale... Staram się patrzeć, bo gdzieś to musi być. Można to wytnę trochę, jakieś cięcie zrobimy, bo strasznie długo to będzie pewnie trwało to szukanie. Więc tak, spotkamy się jak już. Albo to znajdziemy, albo jak powiedzmy, że zrezygnujemy i pójdziemy gdzie indziej całkowicie. Żeby wam oszczędzić wasz czas i wasze męczarnie. Więc no, do zobaczenia za chwilę. No dobra, siostra odnalazła pierwszy przycisk, może jedyny, dosłownie może nie. Chwilę po cięciu. Co nie chwilę po cięciu. Więc naklikłaś go, czy jeszcze nie? Tak. Dobra, to się z tego naklikła i jeszcze się nie otworzyło, co oznacza, że musi być gdzieś jeszcze kolejny.
Chyba, że każdemu osobno się otwiera. No chyba, że tak. No więc dla bezpieczeństwa jeszcze idę tam, gdzie była siostra i zaraz sam go też nakliknę. I no, jak go naklikniemy, zobaczycie, co to za przycisk, po czym... No, będziemy musieli szukać kolejnego, czy tego chcemy, czy nie. My chcemy, i to bardzo. W niezbawym miejscu dosyć, muszę przyznać. I tak, tu właśnie macie przyciska. Którego trzeba było nakliknąć, teraz... Kierując się tym, co było ostatnio, trzeba znaleźć jeszcze drugiego. Przy czym, jak widać, mogą być naprawdę w dziwnych miejscach, nawet na krawędziach planszy, więc no, trzeba być ostrożnym i chodzić wszędzie. Ale tak, na pewno to znajdziemy wcześniej czy później. Bo to nasze przeznaczenie, zbierać sekrety i przez to lamić. Dokładnie. No, dobra. Może nie zanudzaj widzów. Nie będę chyba zanudzał, bo tak faktycznie nie ma sensu. Jak znajdziemy kolejnego, to znowu wrócimy. Tak będzie najlepiej. No to ciemy cię. Dobra, udało mi się znaleźć drugi przycisk. Siostra niestety zginęła w procesie. Ale to było poświęcenie, na które byłem gotowy. I... nie otwiera się? Nie mówiłem, że jest jeszcze trzeci przycisk. Albo że mi się teraz zbugowało. Bo tak, jest jeden przycisk, tutaj. Okej, siostra... ja już wróciłam ogółem, słyszałam, że niebieski tak. Klucz wznowił. Tak, siostra, bo znalazł drugi przycisk, ale się nie otwiera. Miałam teorię, nie słuchałeś. Dobra, w takim wypadku niestety znowu tego nie zobaczymy, Wieżyczki mówią, żebyś postawił na nie. Wieżyczki... Okej, po pierwsze wieżyczki one mówią. One wciskają. Co? One wciskają w guziki. No, ale... Nie mogę, bo Beetle Guardy mi ciągle po prostu uderzają. I podrzucają, no niestety. Niestety. Widzimy się na tej planszy ponownie. Tak, widzimy się znowu na tej planszy. A jak nie na tej planszy, to w bazarze, w którym chcę sprawdzić co i jak. Więc biorę Artificer, siostra, z góry to mówię. Biorę Artificer. No dobra, jesteśmy już w bazarze. I mam dwie informacje. Pierwsza, siostra spadła. I coś tam znalazła, jakiś portal pod tym wszystkim, więc... Zdecydowanie tam pójdziemy. Ale nie teraz, bo najpierw chcę zobaczyć, co się tu będzie działo, gdzie będzie się działo. No i na pewno, znaczy ten, co się będzie działo, jak się będzie działo i skończyć pustynię w końcu. I zobaczymy, co tu mamy. Glowing Meteorite, okej. Okay. Bits of Fertility. To akurat znamy, to też znamy. Jakoś te nazwy mnie nie zachęcają. Dobra, kupujemy tutaj, to jest to. I idziemy znowu. Do tego, akwedukta. Życzcie nam szczęścia, bo jest to nasza czwarta czy piąta próba? Ja się wiesz, to jest czwarta czy piąta próba, od kiedy chyba mamy świadomość, że tam jest ta brama. I że zacznie ją otworzyć. Teraz chodź, chodź. Miałeś pokazać coś widzom. Pokażę tu przy następnym Newt altarze, przecież się to już tłumaczyłem. Dobra, a więc tak, tutaj będzie ta brama, więc tak, szukamy tak, guzików. To szybko. Tak, z tego co się... Otwieram rdzewiaka. To. Ja to wezmę. Łoka. A więc tak, z tego co czytałam... No. To mówią, że trzeba dwa naraz. Nie wiem ile w tym prawdy. Jeśli trzeba dwa naraz, to... to musimy szybciej odnać. Działają. Okej, dobra. To w moim zdaniem trochę dziwne, bo co dla tych, którzy to odkryli, a nie mają inżyniera, a nie mają kumpli też. Dokładnie. Ale dobra, no... Zrozumiałem, inżyniera zdobędziesz tak czy jak, bo to musisz tylko 30 plansz przejść. Więc... przynajmniej nie wymagają postaci, która jest jakaś trudna do odblokowania. Nawet 30 razy tą pierwszą. Tak, nawet 30 razy pierwszą można, więc tak... Ale no, ciekawa opcja.
Mów jak coś znajdziesz, tak przy oczywiście, oczywiście. A, chociaż tutaj znowu, czy będziemy ich męczyć tym szukaniem po raz kolejny? Nie. No w sumie dobra. No to widzimy się, jak znajdziemy. Ponownie. Wybaczcie. No niestety, powiem wam szczerze, mamy pecha. Siostra padła, jej wieżyczka padła. Teraz stanę w przycisku. Co za tym idzie, nie jestem w stanie tego odblokować teraz. Znowu. Smutne to. Piłam, ale że niestety. Nie umiem, inżyniera. No, ja rozumiem, siostra. Nikt ci nie wini. Ja tylko się winię. Niestety taka smutna sytuacja zaszła, przez co teraz szybko aktywuję Newt Altara. I żeby ten odcinek nie był całkowicie już zmarnowany. Tak, to mówię, że nie, odblokowałem, ale oni tu widzieli. I żeby właśnie odcinek nie był całkowicie zmarnowany, spróbujemy chociaż uciec stąd i pokazać, co się tam pod bazarem kryje. Okej, okay, będzie zmarnowany, bo mamy Stone Titana, przed którym nie umiem się chować jako Artificer. Bo żeby nie było, moje sruwanie niestety Stone Titana nie zmyli. Bo jego promień jest właśnie naprowadzany. Więc życzcie mi szczęścia, bo to jedyne co pozostało, jeśli mamy tutaj zwyciężyć. Tylko ono może mi pomóc. Już po mnie. Aktywuj swój promień. Niestety. Niestety. Gra nie jest po naszej stronie. Dobra, to może inaczej. Co na to, siostra, żebyśmy jeszcze raz szybkie podejście zrobili, cięcie do bazaru, pokazujemy to, co jest na bazarze, nic więcej już nie robimy. Dobra, tylko do bazaru. Tylko bazar. I sekret bazaru. Nic więcej nie pokazujemy już w tym odcinku. Weź też Artificer, bo ja chcę po prostu łatwiej tam dojść. No właśnie, też on będę brał spokojnie, dobra. No to widzimy się za chwilę. Witamy ponownie w bazarze, gdzie jako Artificer wraz z Artificer siostry spadamy. W poszukiwaniu księgi lore. Jest! Mam! Gdzie księga ta była, czy gdzie? Tutaj. Już w nią wlatuję. Okej. Okay. Ostatnio mi się nie udało. To tym razem może się uda? Tak. Siostra to zdobyła i tym razem co dalej w sumie? Tutaj jest jakiś teleport, który znalazłam. A tak, jest jakiś teleport. To też. Ja się kogoś zastanawiam, czemu są tu dwie Artificer, to odpowiedź jest bardzo prosta. Aha, piękny teleport. Ale tak. No jest gdzieś. O, jest! Zatrzymuj się na wysokości mojej. Dlatego właśnie, że chcieliśmy bez problemu tutaj wejść, zobaczyć, co tam się kryje. I no, Artificer dawały nam się najsensowniejsze. Chociaż powiem tyle, siostra nie umie. Więc tak. Bardzo sensownie nam się wydawały najsensowniejsze. Jakaś dziwna bestia cukło. Martwa. No i gdzie ten teleport swoją drogą? Dalej lecisz, spokojnie. Nie, okej, okay, bo to jest jakieś truchło. A nie wspominałaś o nim ani trochę. Nie podoba mi się to. Null portal. I nie wiem czemu powiedziałbym, że to może być zawartość z dodatku. I nagle takie klikniemy, żeby wejść i takie kup dodatka, żeby kontynuować. Ale dobra, null portal. Dokąd nas zaprowadzisz? Teleportuję gdzieś. Okej. Okay. Dojem się. Heider... Oitfields. Coś klikłem. Jak coś wychodzisz, muszę... to cię rani. Okej. Okay. I o co chodzi, bo nie rozumiem? Też nie wiem. A, dobra. Musimy aktywować jakieś... Jakieś... Alselven. Selwenty i też jakieś bridge wszystkie desel? Te mamy odblokować. Okej. Okay. Dobra. I cokolwiek to jest, jakkolwiek to jest... Może... Na szczęście sobie... mamy prostych wrogów. Ja, na szczęście jesteśmy tutaj w szóstej minucie. Nie jest to może najlepsze, ale tak. Przedmioty mamy trochę badziewne. Mów ale tak. To... za mnie. No mówię ogólnie, bo... Fokus krystalny na Artificer nie są najlepszym wyborem. Ty sobie robiłeś. Bo to było lepsze niż inna alternatywa. Chciałem szybko pokonać bossa przecież. Bitugar! Co to jest?
Nie wiem. Void potential. Można wybrać... Możesz tylko wybrać sobie jeden z trzech przedmiotów, dowolny. Trzy w takim kolorze. Nie pamiętam ci drugiego i lec szybko szukaj gdzieś kolejnych tych takich rzeczy. Bo tej ciągle nas to rani. Je! One się wystrzeliwują jakby promień z siebie. Właśnie widzę ten promień, tylko to jest daleko i boję się, że nie dobiegnę tam. Bardziej to ja mogę nie dobiec. Dobra, jestem. Próbowałem to już. No te potwory mają przedmioty. Co? Ja zauważyłem, zobacz, Monster Items 5 razy ślimak. Tak. Okej. Okay. Może być kiepsko, ryzykownie. Ten Beetleguard nasz. I w ogóle teraz mnie zastanawia się rzecz. Ja potrzebuję ci odpowiedzi. Nie, dead. Aha, dead i od razu nowy się pojawił. Ciekawe. Ale tak, mówiąc wprost, zastanawiam się jedna rzecz. Czy tutaj też jest jakiś sekret pokoju tabliczki? I czy na bazarze jest tabliczka? Powiemy się w następnym odcinku. No tak, tak, to na pewno w następnym. A tylko najpierw, no musimy wiesz, tutaj przetrwać. No te. Widzę ja skrzynkę tak poza tym. No bo co mam tu skrzynki, tylko... szykuj się na wybiegnięcie, musimy szukać kolejnego. Biorę jedno. Promień. Bierz oba, ja po prostu lecę szybko od razu już do kolejnego promienia. A ja lecę do skrzynki i promienia. Aktywuję kolejne. Nie widzę gdzie. Pojawiać... tutaj. Dobra. Tym razem mają znowu ślimaki, ale uważaj, będą jeszcze krowy. Świetnie. Szybko, siostra. Dasz radę. Dobra. Muzyka jest świetna. Intensywna bardzo. Słyszę krowę, więc bądź ostrożna, siostra. Bo jeśli ta krowa nas trafi, to można zdobyć. Najgorsze jest to, że tutaj nie ma czasu na leczenie. Przydałyby się wieżyczki z grzybami. No. To prawda. Albo jakieś inne rzeczy leczące. Medkit. Mam medkita. Dobra, ja też biorę medkita. Nie jest może najlepsze, ale teraz po otrzymaniu obrażeń będziemy się leczyć, więc... więc tak. Medkit nam pozwoli w teorii tutaj przetrwać dłużej. Nie widzę promienia. Ani ja. Będę dead. Dobra, jest. Tam jest. Gdzieś. O, tu. No właśnie, widzę. Ja zaraz podejdę, tylko jestem przy markecie. Nie zdążę. Siostra... Dosłownie umarłam przy promieniu. Zabijałaś mi samego. Dobra. O, cholera. Jeszcze będą bomby mi zostawiać, teraz wrogowie. Nie, chyba nie damy rady. Ale przynajmniej wiemy, co tutaj jest i co będzie naszym celem na następnych odcinkach. Zgadza się z tym, siostra? Tak. I tak. Czy to znaczy, że ktoś z nas będzie musiał grać Artificer? Nie wiem. Ale na pewno będziemy musieli tutaj przyjść. I... dość spokojnie jest. Na tym przynajmniej. Niby, okej, nadciągają wrogowie, tylko no... dopiero pierwszego żuka widzę. Więc nie jest tak źle. Może to jest po to, żebyś się jakkolwiek mógł wychylować. Okej. A teraz mi się krowa pojawiła dosłownie w kółku znikąd.
No ale dobra. Dwa przedmioty. G-Fuel i G-Fuel. Muszę być szybki, jeśli mam przetrwać. Więc G-Fuel są najlepszym przedmiotem. Jak ty to zrobisz, to nie wiem co. Jak? Kolejnie, siostra, dam radę. Dam radę. Muszę dać radę. Muszę pokazać, że potrafię. Dla mnie, dla taty, dla mamy, dla nie. Siebie. Tak, dla siebie, to tak, oczywiście. Oh no, impy. Impy? Okej, okay. Mam trzy ładunki na szczęście mojego prawego przyciska. Jak jest dużo impów, to po prostu prawym przyciskiem je ogłuszam i mogę je łatwo eliminować. Bo jak mówię, prawy przycisk jest bardzo istotny na Artificer, dlatego warto zbierać backup magazyn, żeby mieć ich najwięcej. Ja to powtarzam zawsze, ja będę to powtarzał, bo to jest kwintesencja, powiedzmy, robienia damage i radzenia sobie z czymś, co inaczej jest zabójcze. W dobrym miejscu rzuciłeś. Uwaga, od tyłu! Okej. Może tylko, że teraz nie mam flamethrowera, mam te swoje sruwanie, bo ono jakkolwiek pomaga łatwo, fajnie znajdywać to, tak nie przydaje się podczas bitwy. Właśnie przez to, że jest ryzyko, że wypadnę poza strefę bezpieczną. Okej, przedmioty zielone. Ukulele. Ukulele. Dwa ukulele. I leaching seeds. Dobra, jest blisko. Tak blisko? Wow, to jest już... Powinieneś się cieszyć. Ale to jest już piąte? Nie, szóste już robię. Tak, szóste. Będą szybko po zabitwą się poruszać. Ale tak, szybko będą dobiegać, po prostu. Nie wiem naprawdę, co mam o tym powiedzieć. Bywanie ciekawe. Inne niż większej rzeczy, taka... Takie... Ja tutaj muszę Shamureya wziąć. Oj, zdecydowanie. Albo Komando. Aha, jest tylko jedna postać, która wydaje mi się, że mogłaby coś sobie nie poradzić. Szczerze. Rex. Nie Rex. Mult. Mult jest za wolny, Jezu, żeby się dostać tak do tych stref. Jest tak wolny, że faktycznie. Ale teraz powiem ci najgorszą rzecz. Krajna to jest coś, co jest wymagane dla Multa, żeby zdobyć umiejętność. Jako siódmą krainę trzeba ją przejść. Co? Tak. Whitefields. Możesz przeczytać. To było, nie pamiętam na którym jego szkilu, ale na którymś to było. Bić, żeby szybciej poza bitwą chodzić i bić, żeby szybciej poza bitwą chodzić. Tak. Jest! Dobra, jakiś sklepik też jest. I skrzynka wielka. Uuu! Bierz, nieważne co to! Link enemies surrounds you with ice storm. Okej, okay, a tam czy coś jest dobrego? Widzę poziom nowy, to szybko ją podniosę. I wracaj. Jeśli kogoś zastanawia, czemu biorę kozią nogę, chcę być po prostu szybki, mobilny i móc łatwo uciekać przed wszystkimi zagrożeniami. Hej, wow. Co? Może jednak źle kojarzyłem, siostra, to o czym wcześniej opowiadałem. Cokolwiek to jest, wydaje się być sensowne. Ale chyba źle kojarzyłem tą jedną rzecz, o której ci opowiadałem, co o niej słyszałem. Wiesz. Szczęście, że, wow. że coś takiego dostałeś. Tak. I całe szczęście, że... że jakoś ogarniam tą Artificer. Bo gdybym był lamą w Artificer, to... Nie, to tutaj muszę albo Komando, albo Shamureya brać. A, to jest siódmy z dziewięciu. Jeszcze dwa i zobaczymy, co dalej. Ej, w ogóle, albo mi się wydaje, bo w każdej chwili można jakby stąd uciec. Nie. Ja mi się wydaje tylko, ja nie mówię, że ja ucieknę, tylko chyba można po prostu w każdej chwili. A co tu mamy? Tak, jak tak. Efekty ginięcia. Tak, wiem, się ostatecznie, dlatego mówię, że dobrze się trafiło. Bo teraz rzucę tą lekką laleczkę i proszę. Ojeła. O tak, dobrze podsumowane, ojeła. Jestem w stanie to chyba zrobić. Podoba mi się to. Jest wyzwanie, ale za to są porządne nagrody. Tak, i... Jeszcze, siostra? Wydaje mi się, że ta gra jest tak super,
że ogłaszam to wszem wobec już teraz tutaj, na tym odcinku. Mam wrażenie, że niedługo następne odcinki będą już z przetrwańcami pustki, czyli z dodatkiem. Bo coś mówi, że naprawdę warto będzie to dokupić. Co o tym myślisz, siostra? To jest w ogóle indyk? Czy nie? O tak! Disco Fiend to jest independent game, czyli indyk tak zwany. Jak najbardziej. Ale jest naprawdę dopracowany mistrzowsko. Wiem, że twórcy tego nie usłyszą, ale zrobiliście dobrą robotę. Tak. Jest trochę pobugowane w niektórych momentach, nie będę ukrywał. Ale jest to dobra gra. Bardzo dobra. Nawet. I teraz, gdzie jest ostatnie? Jest! O mój Boże, co zrobisz? Bo ja ci mówiłem, siostra, że ja... Jak ja jestem zdeterminowany, żeby coś zrobić i gram czymś, czym umiem grać, tak to się kończy. Mają przy sobie przedmiot, który... Czerwony. Którego nawet nie znam. Ani ja, dlaczego, ja go tylko ja, mam ja pamiętam, za co się go odblokowywało. Zanielczenie się przez trzy plansze. Ale jak on działa, ni cholery nie wiem. Więc tak. Double the strength of healing. Więc na nich to zadziała poza bardzo mocno, poza zagrożeniem. A, no, ale poza zagrożeniem, a poza zagrożeniem to bardzo no mi się powodu wszystko jedno. Ja tutaj muszę ich po prostu litować i unicestwiać moimi bombami magicznymi, bo ja jestem kosmomagiem prawdziwym. Kosmomag! I tak. Dobra, leczka wodo, leż sobie. Bardzo szybko się ładuje, nie wiem czy zauważyłeś. No tak, tak, widzę co. To be left alone, stabilize in the world fields. Postać! Siostra, mamy postać. Jeszcze Dio Bear! Dio Bear! Consume on use. I już tutaj teraz to otoczenie już mnie nie bije. Wow. Idziemy tu za każdym razem. Na każdym, na pewno jako mult będę musiał tu chociaż raz przyjść. I tak, wiem, że ten przebieg mógłby być wspaniały, ale musicie mi wybaczyć. Na tym zakończymy odcinek. Przebieg dokończymy sobie z siostrą pewnie prywatnie. Jakie będą rezultaty, opowiemy wam na następnym epizodzie. Ale tak, już długo nagrywamy, zdecydowanie za długo, więc do usłyszenia już w kolejnym epizodzie. Masz coś do dodania, siostra? Pa, pa. Pa. Więc, no, jeszcze raz, trzymajcie się, hej, hej, czy coś.